Impresariat Edmart zaprasza na jedyny w Polsce koncert Bonnie Tyler w katowickim Spodku. Możemy również zobaczyć, jakie tajemnice kryją się w pierścionku zaręczynowym, czy jest na przykład z diamentu, czy na przykład nie jest diamentowy. Możemy również nauczyć się, tak jak już Państwo widzieliście, możliwości właśnie nauki pojazdami, które są bolidami, gdzie konstruują je nasi studenci. Możemy zobaczyć, jak latają i nauczyć się w ogóle obsługi dronów. Rzeczy, które normalnie nam się wydają niecodzienne i takie dalekie, odległe, właśnie tutaj, w tym miejscu, w kampusie Politechniki Śląskiej przekreślamy takie właśnie wizje. Właśnie możemy się nauczyć, no i do tego Was serdecznie zapraszamy. Co Ci się najbardziej podobało? Co robiłeś ciekawego? Te badania z palcem. I co tam wychodziło z tego badania? Takie były fale. Jak się człowiek zmęczył, to one były takie zakłócenia pokazywane, a jak się było spokojnym, to wtedy to było tak. Dzieciaki są zadowolone przede wszystkim. My pierwszy raz jesteśmy tutaj. Co już mieliście okazję zobaczyć? Magnetycznego gucia. Byliśmy też zobaczyć te krokodyle, taka gra na Wydziale Ochrony Środowiska, no i tutaj. Te światło, które pada, odbija się od tego hologramu. Społeczna odpowiedzialność nauki w zakresie popularyzacji jest wpisana również w strategię rozwoju Politechniki Śląskiej, a zatem od samego początku zaplanowaliśmy, że będziemy starali się upowszechniać naukę, zaszczepiać chęć do zgłębiania wiedzy i przede wszystkim chodzi też o to, żeby się dzieci nie bały nauki, żeby się nie bały przedmiotów ścisłych, żeby mogły zobaczyć, że naprawdę ciekawe rzeczy można zobaczyć w laboratoriach i że można zrobić ciekawe rzeczy właśnie w tych laboratoriach naukowych. Impresariat Edmart zaprosił na jedyny w Polsce koncert Bonnie Tyler w katowickim Spodku.